Cześć, a w tym odcinku powiemy sobie kilka słów na temat napoju izotonicznego Dr. Wit. To jest taki napój o smaku arbuza i limonki. Oczywiście ten napój dostępny jest w wielu różnych smakach, natomiast ja osobiście najbardziej lubię właśnie ten smak. Przed chwilą miałem okazję właśnie wypić ten napój na treningu. No i to co ciekawe, jeżeli chodzi właśnie o ten produkt, to jest to kwestia tego, że jest to napój bez konserwantów. No i jest to też napój, który posiada szereg ciekawych czy witamin, czy po prostu składników. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą tego produktu, tutaj warto właśnie zwrócić uwagę, że w składzie jest zarówno witamina B12, jak i również kwas pantotenowy. No i teraz, jeżeli chodzi właśnie o tą wartość odżywczą, ona zawsze przedstawiana jest tutaj w przeliczeniu na 100 ml. Jak sami widzicie, w tym napoju w 100 ml jest 4,4 g węglowodanów, 0,12 g soli. No i tutaj mamy też oczywiście podane różne inne składniki, tak jak na przykład witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, czy wspomniany wcześniej właśnie kwas pantotenowy. No i teraz może sobie jeszcze przejdźmy do samego składu. Tutaj jak sami widzicie, mamy podane składniki: woda, sok jabłkowy zagęszczonego soku, glukoza, regulatory kwasowości. No i tutaj też szereg innych ciekawych właśnie składników. Warto się zawsze właśnie zapoznać ze składem, zanim generalnie wypijecie jakiś po prostu napój. Tutaj generalnie, jak sami widzicie, cała butelka ma 700 ml, a zatem dość sporo tego napoju jest. No i generalnie, jeżeli chodzi o cenę tego produktu, no to ja go zakupiłem za kilka złotych, mniej więcej za tyle zakupicie go właśnie w sklepie spożywczym. No i tak to mniej więcej prezentuje się, jeżeli chodzi właśnie o ten skład, wartość odżywczą, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o moje odczucia, moją opinię dotyczącą tego produktu, no to ja powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony właśnie z tego napoju. Od czasu do czasu właśnie lubię sobie go zakupić, kiedy po prostu idę gdzieś na jakiś trening, no i powiem szczerze, bardzo fajnie się sprawdza. Generalnie bardzo dobrze smakuje, zwłaszcza ten arbuz z limonką, jak dla mnie naprawdę produkt na plus. Na ile oceniłbym go osobiście? Myślę, że tutaj bym dał 9 na 10, stosunek ceny do jakości bardzo dobra, zatem myślę, że jak najbardziej warto wybrać sobie napój izotoniczny Dr. Wit, zwłaszcza na jakiś tam trening, jeżeli po prostu lubicie tego typu napoje, bo też oczywiście nie każdy preferuje napoje izotoniczne, natomiast ja osobiście jestem zwolennikiem tego typu produktów, dlatego jak najbardziej polecam Wam właśnie zakup tego napoju. A zatem tak to wszystko mniej więcej prezentuje się z mojej perspektywy. Jestem ciekaw też Twojej opinii w tym temacie, dlatego koniecznie napisz swoje własne zdanie na temat tego napoju w komentarzu. A tymczasem to by było wszystko. Ja zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach.